też wyglądać ładniej, musisz płacić. I to jest inna osoba, ale usta są te same. Mówiąc o prostu, miałam szeroką gębę. Czyli tutaj miała coś takiego, a tu miała tak. Jestem cała zbotoksowana. Hej, zapraszam Was dzisiaj na bardzo fajny film. Porozmawiamy sobie o gorącym temacie, jakim jest medycyna estetyczna, a dokładniej skonfrontujemy Wasze założenia z rzeczywistością, lub po prostu o tych założeniach pogadamy. Kilka mitów ogólnie obalimy, bo z tego co widziałam, kilka jest tam błędnych założeń, ale ogólnie myślę, że powstanie z tego całkiem ciekawa dyskusja, bo Wy w dyskusjach jesteście mistrzami, także nie mogę się zaczekać waszych komentarzy, które się pojawią pod tym filmem, co wy sądzicie na ten temat, albo na którekolwiek zagadnień, które tu się pojawi. W międzyczasie, jak będziemy gadać o tych zagadnieniach, to ja będę się malować, także wyjdzie z tego coś jeszcze fajny makijaż i ogólnie miło spędzimy czas. Także, jeżeli taka tematyka was interesuje, przygotujcie sobie coś do jedzenia, do picia, albo swój własny makijaż i zaczynamy. Ja sobie dopiero co skończyłam układać włosy, także jestem jeszcze mega zaczerwieniona od tego ciepła. Widzicie narzędzi do stylizacji włosów. I nałożę sobie pielęgnację, a w międzyczasie słówko wstępu. Po pierwsze, nie jestem lekarzem, nie jestem ekspertem medycyny estetycznej. Także nie traktujcie, proszę, tego co ja powiem na temat jakiegoś zagadnienia, jako absolutną prawdę, bo ja też mogę się mylić. Wiem dużo i bardzo się tym tematem interesuję, ale. Mogę się mylić, tak? To wiadomo, to będą bardzo subiektywne opinie, dlatego też będzie ta część komentarzy, w której Wy możecie się wypowiedzieć. Gdyby się zdarzył jakiś lekarz albo, nie wiem, ekspert po, e, zabi po zabiegach, po e, kursach, to też, jak najbardziej mówię, tutaj jest otwarta przestrzeń do dyskusji. Po drugie, dzisiaj makijaż będzie trochę takim tłem, e, tak jak Wam robiłam już wcześniej założenia, film z założeniami na mój temat, który podlinkuję Wam tutaj. I tak samo jak tam, taki tutaj, ten makijaż będzie takim tłem, więc nie będę się na nim jakoś specjalnie skup, w sensie, że nie będę wam mówić, jakiego pędzla czy jakiego produktu używam, raczej będę się starać mówić z sensem. Oczywiście, jak zawsze, w opisie pod filmem pojawi się pełna lista kosmetyków, których dzisiaj będę używała. Także gdyby coś Was zainteresowało, to sprawdźcie w opisie. Przygotowałam sobie podkład, sprawdźmy, jakie jest pierwsze założenie. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej są bardzo drogie i ogólnie ta kwestia tego, że medycyna estetyczna jest zabiegiem dla osób zamożnych jest bardzo często powtarzającym się założeniem. I właściwie można by powiedzieć, że to jest nie tyle założenie, co święta prawda. To jest po prostu stwierdzenie faktu. I jak najbardziej, no, nie można się z tym kłócić, ale pamiętajmy o tym, że to, żeby sobie wypełnić usta albo dolinę łez, albo zmniejszyć bruksizm albo coś w tym stylu, no to nie są zabiegi pierwszej potrzeby. Powiedziałabym, że to jest ta sama sytuacja, co w przypadku chirurgii plastycznej, czyli operacji elektywnych, które wybieramy ze względu na jakieś mankamenty urody, które niekoniecznie przeszkadzają nam w funkcjonowaniu z dnia na dzień, tylko po prostu przeszkadzają nam, bo mamy w tym punkcie kompleksy. Więc, no, tak samo chirurgia plastyczna, chirurgia plastyczna jest już zdecydowanie o wiele droższa. I, i ja też bardzo, zaskakująco bardzo dużo wiem na temat chirurgii plastycznej. Nawet takiej, która by mnie nie powinna w ogóle interesować, bo nie mam nawet tych części ciała. Ale tak, to jest taki mój konik, to jest jedna z rzeczy, która też mnie bardzo interesuje. Można by trochę powiedzieć, że to jest takie żerowanie na ludzkiej próżności, prawda? Zresztą właściwie do tego samego worka ja bym jeszcze wróciła stomatologię, ale taką estetyczną, czyli na przykład właśnie ortodoncję, bo założenie aparatu ortodontycznego jest bardzo drogą imprezą, o czym się człowiek przekonuje dopiero, jak ym, jest dorosły i chce sobie założyć aparat, bo wyobrażam sobie, że jakbyście byli nastolatkami i rodzice wpadają na pomysł, że wyprostują wam zęby, to to nie jest zbyt ani atrakcyjny scenariusz, ani za bardzo nas nie interesują te koszty, co nie? Ale myślę, że można spokojnie powiedzieć, że wszystko, co dotyczy naszego wyglądu, jest drogie. Myślę, że to wynika z tego, że tak naprawdę wygląd nie jest nam potrzebny do życia, nie? Ładny wygląd nie jest nam potrzebny do życia. To jest już nasz wybór, że chcemy coś zmienić. Jak nie jesteśmy naturalnie idealni, a mało osób jest, no to peszek, chcesz wyglądać ładniej, musisz płacić. Ale może trzeba by było sprostować, co to znaczy, że te zabiegi są drogie, bo ja mówię zaraz tutaj stricte o wypełniaczach, czyli na przykład o kwasie hiorunowym czy o botoksie, który nie jest wypełniaczem, żeby mnie ktoś źle, źle nie zrozumiał, natomiast jak na to popatrzeć, to zabiegi typu endermologia, jakaś depilacja laserowa, czy nie wiem, wymrażanie tłuszczu, czy coś w tym stylu, to też nie są tanie zabiegi, więc ogólnie jest okay, wszystko jest drogie, ale powiedzmy chociażby na przykładzie tego kwasu hialurnowego, który myślę, że jest takim najbardziej popularnym, nie. Botoks jest najbardziej popularnym. Jak wejdziecie sobie na jakąkolwiek stronę internetową czy na Instagram kliniki, która na przykład właśnie wypełnia usta, to będziecie mieć cennik podany przeważnie za 1 ml. Bo kwas hialuronowy jest sprzedawany czy też podawany, właściwie można powiedzieć, w gotowych ampułko strzykawkach. I dlatego nie można sobie na przykład podzielić jednego mililitra, bo też słyszałam takie historie, że na przykład chcecie przyjść z koleżanką, chcecie mieć bardzo naturalny efekt i tylko pół mililitra, wiecie, że wam wystarczy, to czy to pół mililitra nie mogłaby zużyć koleżanka, nie mogłaby. Po pierwsze ze względu na to, że bardzo często wykonywana jest aspiracja przy nakłuciach, czyli lekarz czy osoba wykonująca zabieg Nakuwa skórę, po czym odciąga ten tłoczek do tyłu, żeby zobaczyć, czy nie trafiła w żyłe. Bo gdyby rzeczywiście nagle wypłynęła tutaj krew, to znaczy, że trafiliśmy w żyłe czy jakieś ważne naczynie krwionośne, które może nam ym, spowodować bardzo duże szkody, gdyby zostało zablokowane. I już ze względu na to, że jest ta aspiracja, czyli cofnięcie tego tłoczka, to wasz materiał biologiczny, czyli krew. Dostaje się z powrotem do tego pojemniczka, to już nie jest produkt sterylny, więc nie ma opcji, żeby podać go komuś innemu. 1 ml jest jedna ampułka zużywana tylko na jedną osobę. Jeszcze jako kontynuacja tej myśli, że te zabiegi są drogie, padło takie stwierdzenie, że są to drogie zabiegi niedostępne dla kieszeni przeciętnie zarabiającej osoby. I teraz tak zależy, zależy. Bo Wiadomo, że jak ktoś ledwo wiąże koniec z końcem i nie ma dosłownie na zapłacenie rachunków, to go raczej w ogóle nie interesuje zabieg medycyny estetycznej, prawda? To, że y, nie mamy wystających kości policzkowych, akurat jest najmniejszym problemem, jak nie mamy co do garnka włożyć. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, które zarabiają na przykład średnią krajową i całkiem dobrze się im wiedzie, mówimy, wiecie, czysto, hipotetycznie, i nie mają jakichś nadprogramowych um, wydatków, obowiązków, nie wiem, no cokolwiek. Próbuję sobie taki scenariusz jakiś, um, ustanowić w głowie. O jakimś przykładzie muszę mówić, co nie? Ale na przykład taka osoba zarabiająca um, średnią krajową może sobie pozwolić na fajki, na alkohol. No to wydaje mi się, że jak ktoś bardzo chce powiększyć sobie usta i go to bardzo ciśnie i go bardzo to boli, to wystarczyłoby przez jakiś czas ograniczyć te wydatki właśnie w postaci fajek i alkoholu, bo to też nie są tanie rzeczy, słuchajcie, oj nie, 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 nie. I na przykład takie usta za, nie wiem, 1800, 1600, zależy w jakim miejscu, jaki cennik, w jakim mieście, może sobie pozwolić. Tym bardziej, że jak raz wypełnimy usta, to to zostaje z nami na długo. Więc znowu zaczyna się u mnie potok zdań zaczynających się od zależy, ale wiecie, zależy. Bo dla każdego określenie przeciętnie zarabiająca osoba będzie oznaczało co innego. Niektóre zabiegi na twarz sprawiają, że obce kobiety wyglądają bardzo podobnie. I to też było bardzo często przewijające się. Stwierdzenie i fakt. No, nie można tego odmówić. I łatwo można sobie wyobrazić, z czego to wynika, ponieważ na przykład w kwestii kształtu nosa, czy wielkości kształtu ust, albo budowy twarzy, czyli w sensie właśnie wystających policzków, jest to pewien ideał, do którego dążymy, tak? Wiecie, nawet w makijażu są pewne techniki, które stosujemy właśnie ze względu na to, żeby osiągnąć jakąś zmodyfikowaną budowę twarzy, czy budowę powieki. I tutaj nie chodzi, już to też mówiłam wielokrotnie na kursach, to nie chodzi o to, żeby każdy wyglądał tak samo, tylko... Te określone ideały, o których mówimy, sprawiają, że proporcja wszystkich elementów na twarzy jest prawidłowa i na taką twarz patrzy się z wielką satysfakcją, że po prostu patrzymy i wiemy, że to jest ładne. I oczywiście są pewne kanony, które nie są kompletnie wytłumaczalne, jak na przykład bardzo, bardzo, bardzo powiększone pośladki. Bo to już jest, wiecie, z, jednego, z jednej skrajności w drugą skrajność. Natomiast jeżeli chodzi o lekko powiększone kości policzkowe, podczas gdy ktoś wyjściowa ma na przykład płaską twarz, sprawią, że ta twarz będzie się wydawała bardziej plastyczna, że będzie się wydawała szczuplejsza. I tu nie chodzi o nagle, w, wiecie, podanie, nie wiem, 3 ml w każdy policzek, żeby. Mieć te policzki wielkie e, tylko, i żeby wyglądać tak samo jak każdy, tylko żeby nadać większą harmonię danej twarzy. Bo gdyby do trzech kompletnie różnie zbudowanych twarzy e, zaaplikować te właśnie zasady, według których się e, kierują lekarze mentalności, czyli właśnie jakieś tam, wiecie, złote proporcje, coś tego typu, to one nie wyglądałyby podobnie, tylko każdy wyglądałby lepiej. Każda osoba zaczyna wyglądać podobnie dopiero wtedy, kiedy lekarz albo dana osoba, która ten zabieg ma wykonywany, nie zna umiaru. Bo to jest trochę też tak, ale się rozgadałam na, na to pytanie, że jak mamy wypełnione usta, to przyzwyczajamy się do tego efektu. Wiecie, to jest trochę podobna sytuacja jak z osobami, które są uzależnione od opalania. One w pewnym momencie nie widzą, że są w ogóle opalone. Więc w momencie, kiedy zaczynamy powiększać sobie usta, na samym początku jest wielka różnica, bo, no wiecie, zostało podane ciało obce, w skórę. I one się powiększają, zwłaszcza jak macie, nie wiem, zrobią taką mega spektakularną metamorfozę, jak czasami w internecie można obserwować, że dosłownie z kreseczek wielkie wystające, podniesione usta i przyzwyczajamy się do tego efektu. I oczywiście kwas jest też trochę zaabsorbowany przez nasz organizm, ale do tej kwestii jeszcze dojdziemy z Waszych pytań. Ale to też jest kwestia tego, że właśnie my się przyzwyczajamy. I później chcemy dodawać więcej, więcej, więcej. Podczas gdybyśmy porównali już ten efekt po z, nie wiem, po pół roku, po roku, za zdjęciami wyjściowymi, to i tak pewnie byłaby spektakularna różnica. Także jak najbardziej zgodzę się z tym, że jak się ze wszystkim przesadzi i chce się zrobić wszystko takie samo, to zaczynamy wszyscy wyglądać tak samo. Natomiast po prostu wtedy trzeba unikać takich klinik, które robią, wiecie, dile, które robią pakiet, na przykład Kylie Jenner albo coś w tym stylu, albo też widziałem, na Instagramie kliniki, które dosłownie naklejają wszystkim te same usta. I macie wrażenie, że to jest dosłownie skopiowane zdjęcie, ale widzicie zdjęcie w szerszym kontekście, że widać ruchwę i brodę i to jest inna osoba, ale usta są te same. Nieważne, czy tej osoby te usta pasują, czy nie pasują, nie ma to najmniejszego sensu. Klient mówi, że chce takie, koniec, klient płaci, trzeba mu zrobić. Kwas kielurnowy może nie wypełnić mocnej doliny łez. Myślę, że może. Myślę, że kwas kielurnowy może wszystko. Pytanie, czy to będzie dobrze wyglądało? Ja nie mam wypełnienia Doliny Łez, nigdy tego zabiegu nie robiłam. Był taki moment, że się bardzo nad tym zastanawiałam, ale ostatecznie się na to nie zdecydowałam tylko znamy kredkę do brwi. A nie zdecydowałam się na wypełnienie Doliny Łez, bo trafiłam wtedy na artykuł. I czy wiecie, Dolina Łez była takim dość świeżym zabiegiem. Ona nie była często traktowana przez kwas kliurunowy ogólnie mówię, tak wiecie, w eterze. I nie było też dużo informacji o komplikacjach na ten temat. To się wydawało jak taki zabieg marzenie, że masz takie zagłębienie, idziesz na zabieg i nagle nie masz. I wyglądasz rewelacyjnie i w ogóle nic nie widać. Natomiast potem ym, jestem bardzo sceptycznie sobie pewną osobą. Ja bardzo lubię zadawać pytania, ja lubię kwestionować dużo kwestii. Kwestionować dużo kwestii. To ma sens. Wiecie, co chodzi. I nie dawało mi właśnie spokoju to, że nikt nie mówi o tym, że coś może pójść nie tak, bo jeszcze był taki okres, że cała medycyna estetyczna była traktowana jako takie świetne rozwiązanie każdego problemu bez żadnych komplikacji. W ogóle się nie mówiło o zablokowaniu żył, w ogóle się nie mówiło o, o, możli o możliwej martwicy, w ogóle się nie mówiło o niewłaściwym paraliżu mięśni, bo to wszystko się może zdarzyć przy głupim. W cudzysłowie głupim ym, zabiegu medycyny estetycznej, wypełnianiu kwasem czy podawaniu botoksu. Yy, I to mnie właśnie tak zastanawiało, że mówię no nie, jeżeli coś się wydaje być zbyt dobre, to jest zbyt dobre. I rzeczywiście później się pojawiły ym, artykuły, w których były podawane przypadki, w których kilka pacjentek, oczywiście to jest kilka, na palcach jednej ręki można policzyć, ale zdarzyły się przypadki kobiet, które podczas wypełniania Doliny West straciły wzrok. Ja tak sobie myślę, sorry, ale ja chyba jednak wolę widzieć i mieć zagłębienie pod oczami, niż nie widzieć i mieć super gładką okolicę, której nawet nie umaluję. Żarcik na koniec. I to mną naprawdę bardzo poruszyło i to się brało z tego, że te zabiegi były wtedy wykonywane jeszcze w dużej mierze igłą, a nie kaniulą. Różnica między igłą a kaniulą jest taka, że igła, jak wszyscy dobrze wiemy, jest ostra. A kaniula wygląda jak taka metalowa rurka, która jest zakończona tempo na przykład, jakby to była kaniula, to tutaj wszystko jest wiecie, tempę, a dziurka jest dopiero w tym miejscu. Czyli jak ktoś, no wiadomo, musi zrobić dziurkę igłą, żeby zrobić, przekuć skórę, ale już wchodzi w dane miejsce kaniulą. I podczas podawania te tkanki nie są przecinane, tylko są przesuwane. Więc nie możecie się wkuć w żadną żyłę, nie możecie się wkuć w żaden nerw, nie możecie naruszyć tkanek, które odpowiadają za funkcjonowanie dane, danego organu. Więc jest to relatywnie o wiele bezpieczniejsze, ale oczywiście jak zawsze ze wszystkimi rzeczami, gdy ingerujemy w organizm, coś może pójść nie tak. No i tak jak mówię, to było raptem kilka przypadków, ale to były przypadki, które się zdarzyły. I założę się, że te kilka przypadków, te kilka kobiet, które doświadczyły tego, no raczej nie poczuły się jako, oj dobra, tam nie to tylko trzy kobiety na cały świat. Hmm, super dzięki. Albo inaczej, trzy kobiety, o których było to wspomniane, bo mogły się jeszcze zdarzyć takie pacjentki, które, nie wiem, przestraszyły się i w ogóle nie, nie, nie powiedziały tego lekarzowi. Także ja z wypełnianiem Doliny Łez nie mam zupełnie nic wspólnego. Um, Bałam się bardzo tego zabiegu i nawet jak miałam robioną mezoterapię pod oczami, czyli traktowanie skóry was, waszym osoczem, czyli naturalny materiał biologiczny, który nie ma możliwości odrzutu czy złej reakcji, to i tak, wiecie, jak były robione te nakłucie w okolicy oczu, to miałam takie ślepota. Także z całą Doliną Łez to wcale nie jest tak kolorowo. Mało tego, kwas heluronowy ma tendencję do gromadzenia wody, do puchnięcia. Więc na pewno będą tutaj wśród nas osoby, które mają wypełnione usta i na przykład budzą się czasami z... I mają wrażenie, że te usta są większe niż wczoraj. Co oczywiście nie jest złą rzeczą, nie? Ale czujecie, że one są takie puchate. Albo na przykład macie, nie wiem, wypełnione policzki i może czujecie, że danego dnia są większe. To samo się dzieje z wypełniaczem Doliny Łez. Czyli... Jeżeli ktoś Wam wypełni tę dolinę West tak na mur beton, że to będzie, wiecie, równa płaszczyzna, to jak nabierze ten kwas wody, to może być tutaj wypukłe, i możecie mieć po prostu worki pod oczami. Musiałam dokończyć te brzmi poza kadrem, bo bym się tak dziubała do jutra. Następne założenie jest takie, że dla niektórych jest to wręcz uzależnienie, gdzie często nie potrzebują żadnej ingerencji. I trochę jest to prawda, to znaczy pod takim względem jest to prawda, że jest to w jakimś sensie uzależniające. Mówicie, bo jak sobie zrobicie już nie wiem, usta, bo to był na przykład wasz duży kompleks, i macie już te ładne, pełne usta, które tak ładnie wyglądają i umalowane, i nieumalowane, no to tak sobie myślicie, w sumie to tak, można by tę Dolinę łez wypełnić, w sumie to można by jeszcze ten nos wypełnić, bo go wyprostujemy, nie? Zamiast operacji nosa, w sumie to można by jeszcze sobie zrobić całe modelowanie ruchwy, i można by jeszcze zrobić przecież modelowanie policzków. I rzeczywiście w pewnym momencie tego już jest tak dużo. Że ciężko jest przestać, bo trzeba by wrócić do zera, bo kwas hialuronowy nie ucieka z naszego organizmu w 100%. I to jest idealny segue do następnego założenia, które mówi, że wypełniacze nie wchłaniają się całkowicie, a migrują. To jest fakt, moi drodzy. To nie jest założenie, to jest wręcz fakt. Ostatnio um, pewien lekarz z Australii podam wam link w opisie do tego filmiku, już go wam podawałam chyba na Instagramie, e, robił badania na swoich pacjentach, robił rezonans magnetyczny. I jak się okazało, pomimo iż ci pacjenci deklarowali na przykład, że um, nie wypełniali sobie nie wiem, ust, nosa czy danego obszaru od wielu lat, czasami wręcz na przykład na 100 lat, to ten wypełniacz dalej w organizmie się znajdował. I może już nie był tu, gdzie był podany, ale był na przykład tutaj. Może nie był tu, ale był tu. Nie był w ustach, ale był pod nimi. Nie był w policzkach, tylko był poniżej. Przez to te policzki się robią takie... Roztopione dają taki efekt, wiecie, opadnięcia. I jak chcemy jeszcze znowu wrócić do, tego, do tej pełności w tym miejscu, to znowu trzeba je napełnić. Nie? Kwas nie wchłania się całkowicie, a migruje. Oczywiście w jakimś stopniu ten kwas się wchłania, bo te założenia od samego początku wymyślenia medycyny estetycznej i wstrzykiwania kwasu chilurnowego, na czym się opierały, I opierają się na tym, że kwas chilurnowy to jest związek naturalnie zawarty w naszej, naszej skórze. I jak najbardziej tak jest, z tym, że no właśnie podane w takiej ilości jeszcze na przykład fachowej wiedzy na temat anatomii, działania mięśni i nie wiem, ruszania się danych obszarów twarzy, może powodować to, że on po prostu będzie się w danym miejscu budował, 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 budował i budował. Ale to też nie jest tak, że podanie kwasu hialuronowego to jest jakiś nieodwracalny zabieg. Jest coś takiego jak hialuronidaza. I to jest um, związek, który ten kwas hialuronowy rozpuszcza, nasz organizm to metabolizuje i po prostu pozbywamy się kwasu z danego miejsca. To też nie jest produkt bez kontrowersji, bo są też raporty mówiące o tym, że hialuronidaza podana zbyt obficie w jakimś miejscu rozpuszcza jeszcze ten właśnie naturalnie produkowany przez skórę kwas hialuronowy, powodując zagięcia, bruzdy, ubytki w tkance. Więc też nie można z tym jakoś specjalnie szaleć. Oczywiście, jak zawsze, ze wszystkim, nieważne czy idziecie do neurologa, ginekologa czy lekarza medycyny estetycznej, zawsze są dwie wersje. I tak samo jak słyszałam, że cytologię powinno się robić raz w roku, także tak samo z drugiej strony, że powinno się robić, nie, 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 raz na trzy lata wystarczy. Tak samo jest. Hialurooingaza rozpuszcza tylko ten sztucznie podany kwas juronowy. Nie, 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 nie. Hialurooingaza rozpuszcza również ten naturalny. No i. Jako zwykły w cudzysłowie użytkownik, śmiertelnik nieposiadający wykształcenia medycznego, co, co masz zrobić, nie? Po prostu musisz zaufać jednej lub drugiej wersji. I ja Wam od siebie mogę powiedzieć, że ja też miałam już w pewnym momencie w dwóch miejscach rozpuszczany kwas heuronowy, bo zauważyłam, że nie podoba mi się to, jakie krawędzie mają moje, moje usta, górna warga głównie, i nie podobało mi się, jak bardzo miałam. Poszerzone usta przez podanie kwasu hialuronowego od samego wewnętrznego do wewnętrznego, od zewnętrznego do zewnętrznego kącika. I miałam to po prostu rozpuszczane. Miałam znowu wstrzyknięty płyn w te miejsca, w których kwasu chcieliśmy się pozbyć. Od razu była różnica, od razu, zaraz po wyjęciu tego, tej igły, to od razu już te miejsca spadły, ale ten efekt się jeszcze podtęgował, albo właściwie spadał, czyli ten kwas, który był w ustach, był jeszcze bardziej metabolizowany i po jakichś dwóch tygodniach już w tych miejscach go nie było, bo nie podobało mi się po prostu, jakie, no mówiąc o prostu, bo miałam szeroką gębę. I nie odczułam jakiegoś, nie zauważyłam ubytku w mojej naturalnej tkance, w sensie w tych miejscach te usta wróciły do takiego, rozmiaru, wyglądu, kształtu, jaki był na samym początku. No ale właśnie, w internecie możemy czytać różne um, zeznania, różne opinie osób, które właśnie miały gdzieś tam rozpuszczane jakieś większe ilości kwasu, np. z policzków, czy właśnie z okolic pod okiem i są opinie, że niby te obszary się wydają bardziej sflaczałe albo um, bardziej obwisłe. Jest to rzeczywiście odwracalne, to nie jest tak, że jak gdzieś podamy kwas, to nie możemy tego rozpuścić, ale... No, to już będzie kombinowane, nie? To w tej tkance już będzie coś kombinowane i niekoniecznie może to wyjść nam na dobre, więc też nie powiedziałabym, że chociaż jestem wielką fanką medycyny estetycznej i bardzo mnie to wszystko interesuje i chyba sobie pobrudziłam, oczywiście, że tak, właśnie bluzkę. E to ja nie mówię, że to jest coś takiego, że o każdy powinien iść i sobie zrobić jedno, drugie, trzecie, bo po pierwsze jest to decyzja indywidualna, a po drugie, no są tutaj konsekwencje, z którymi trzeba się liczyć. Zwłaszcza jeżeli nie mamy zaufanej osoby, która wiemy, że zrobi nam coś dobrze. Kwas w usta bardzo boli. No i właśnie zależy. Mnie nie boli. Ja wolę mieć robione um, powiększanie ust bez znieczulenia, bez jakiegokolwiek znieczulenia, bo miałam robione różnymi metodami kaniulą, igłą. Um, miałam ze znieczuleniem w spreju, miałam ze znieczuleniem z, z kremie, czyli tym takim, co to jest chyba elma, tak się nazywa ten krem coś takiego. I powiem wam szczerze, że u mnie więcej zachodu i więcej takich wkurzających. Um, powiedzmy, efektów ubocznych tych znieczuleń występuje, niż jest to tego warte. Po Elmie czułam um, duży dyskomfort ogólnie w, całym te, w całej tej okolicy um, wokół ust. Po znieczuleniu w psikaczu, po znieczuleniu w sprayu, usta były wysuszone do takiego stopnia przez jakieś 5 godzin, że no, bardzo żałowałam. No i w końcu się zdecydowałam na wypełnienie kompletnie bez znieczulenia i słuchajcie, od tego momentu mówię na cholerę to znieczulenie w ogóle jest. Dlatego, że już sam produkt. Wydaje mi się, że każdy kwas hialuronowy ma w sobie już lidokainę albo jakiś środek znieczulający, ale tak asekuracyjnie powiem, że nie wiem, w 80% przypadków już kwas hialuronowy ma w sobie znieczulenie, więc może was zakuć to pierwsze okucie, ale później nie wiem, jakieś bardziej rozległe modelowanie już powinno się odbywać albo w taki znieczulony, albo drętwy sposób. I szczerze mówiąc, dla mnie nawet to ukłciecie nie jest bolesne. Ja nawet nawet mi łezka nie poleci, nawet nie ma wiesz, ah, czegoś takiego. Więc ja jestem jakaś normalna i dla mnie to jest kompletnie do zaakceptowania. Natomiast też mam koleżanki, które jak mają usta modelowane i miały kiedyś zrobione znieczulenia, to myślały, że, że się normalnie wyrwą z rąk i uciekną z tego gabinetu. Także. Kwestia indywidualna. Na chwilę opuszczamy królestwo kwasu hialuronowego i przechodzimy do botoksu, bo to też jest gorący temat. I jest założenie, że um, botoks paraliżuje mięśnie, których by się nie chciało. Na przykład przy lwiej zmarszczce, czasami paraliżuje um, też mięśnie powiek i zdaje się, że powieka opada. Czyli ogólnie wchodzimy teraz w królestwo paraliżowania mięśni i botoksu. I tak, botoks paraliżuje mięśnie, bo na tym polega jego funkcja. <grych> tak on ma je wyłączyć z działania, mówiąc tak obrazowo, ale ym, kłóciłabym się z tym, że przy podaniu w lwią zmarszczkę może nam się z, ym, kompletnie opaść powieka. Oczywiście istnieje takie ryzyko i to się nazywa ptoza, to opadnięcie powieki to jest właśnie ptoza, natomiast ym, wynika to z tego, że po prostu zostanie ostrzygnięty zły mięsień twarzy, bo one są wszystkie połączone. Raz, że wiecie, lekarze się uczą tej anatomii, ale dwa, że każdy z nas ma swoje takie jakieś małe anomalie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc jeżeli ten botok jest podawany na jakiś bardziej rozległy obszar, a osoba na przykład ostrzykująca nas jest nie do końca wykwalifikowana, no to albo się nie ręka, albo po prostu wszystko jest ok, a i tak się może tak zdarzyć, że właśnie jakiś, nie, nie ten mięsień, który chcemy, zostanie sparaliżowany. Ale jako ciekawostkę ym, zapytam, właściwie może nie powiem, czy wiecie, że Botox jest dostępny jest tylko na receptę? I jak to z receptami bywa, tylko lekarz może receptę na botox wystawić. Także zawsze się zastanawiałam, skąd takie gabinety, w których na przykład robione są paznokcie, takie wiecie, jak to się mówi, ugrażynki salony mają ten botox. Skąd on jest pozyskiwany? Bo jest to trochę niepokojące, Już pomijając fakt, że to rzeczywiście. Żeby podawać botoks, trzeba by mieć ogromną wiedzę na temat anatomii, bo wystarczy podać się z dużą dawkę albo źle się wstrzyknąć i rzeczywiście no, możemy się liczyć z poważnymi konsekwencjami. A o jakich konsekwencjach mowa? No, dość sporych. Zaczynając od, w przypadku podania zbyt dużej ilości botoksu w żywacze, braku możliwości zagryzania, że nie będziecie mogli odgryźć, bo po prostu te mięśnie będą tak słabe, że nie będzie w stanie tego zrobić. Aż po właśnie opadającą powiekę, ale ja mówię tutaj o poważnie opadającej powiece, nie, że wiecie, o, mam opadające. Nie, to jest dosłownie coś takiego, nie, że ten mięsień kompletnie siada i nie możecie w ogóle podnieść tej powieki do góry. I nie wiem, czy się orientujecie w tym temacie, ale jakiś czas temu, czas strasznie szybko leci, ale mam ochotę powiedzieć, że pół roku temu. Na Instagramie taka Amerykanka właśnie się dzieliła swoją hmm, przygodą z hmm, źle podanym botoksem. I nie dość, że ta powieka jej opadła, to na drugim oku miała wytrzeszcz. Czyli tutaj miała coś takiego, a tu miała tak. I niczego nie kontrolowała, bo jej organizm otrzymywał sygnał od tej powieki, że musi wie, wiecie, mocniej się podnieść, musi mocniej pracować, żeby powiekę unieść. Tutaj ten mięśnik był wyłączony z działania, także tutaj się nic nie ruszało, ale działało na to oko. Także nie dość, że miała opadniętą tą powiekę, to jeszcze miała wyłupiaste, co? I tak przez trzy miesiące. Fajnie, co? Z botoksem nie ma żartów. Um, może się wydawać, że to jest taki, wiecie, lunchowy zabieg, bo możemy wyjść, zrobić sobie botoks i wrócić do pracy, bo nie ma żadnej rekonwalescencji, tylko czekamy na to, aż w ciągu dwóch tygodni ten botok zacznie działać na mięśnie, ale w przypadku złego podania... Konsekwencje są spore, także warto wy wybierać odpowiednie osoby do tego zadania. Podoba mi się to, jak następne dwa założenia współpracują ze sobą. Robią to ludzie, którzy mają kompleksy i problem z samooceną, a z drugiej strony następne założenie od innej osoby, osoby, które poddały się zabiegom, są stygmatyzowane. Oczywiście, dokładnie. Dlaczego wiele osób w ogóle nie mówi, że ym, powiększało usta, czy właśnie policzki, czy nie wiem, cokolwiek innego? Bo wiedzą, że później będą wyzywane od tych plastikowych, i tak dalej. A nawet nie wiecie, jak dużo osób, które po prostu pojawiły się w show-biznesie w momencie, kiedy już miały coś zrobione, nie są w ogóle podejrzane, bo mają coś zrobione bardzo dobrze. I oczywiście nie, jestem zdania, że to nie jest w ogóle żaden powód do wstydu, że to jest na tyle coś normalnego, że można o tym otwarcie rozmawiać. Wręcz powinno się o tym otwarcie rozmawiać, właśnie chociażby, żeby podnieść świadomość tego, że to nie jest taki wiecie zabyk, tylko idziecie i jest gotowe i, i nie ma żadnych konsekwencji w przypadku jakiegoś zły, złego wykonania. Ale też nie podzielam tego zdania, że gdy ktoś jest osobą publiczną, rozpoznawalną i coś zrobi, to ma obowiązek się tym dzielić. Nie. Tak samo jak um, każdy decyduje o sobie w kwestii, czy coś robi, czy nie, tak samo decyduje, czy coś mówi, czy nie. I takie wmawianie ludziom: ja wiem, że to wszystko jest takie. Taki kompletny paradoks, zamknięte koło i wszystko się razem nakręca, ale jak ktoś nie chce czegoś powiedzieć, to nie ma siły, która go do tego zmusi. A jeżeli chcecie komuś coś wmówić, to tym bardziej stawiać go na przegranej pozycji, bo jak się ktoś ma obronić, na przykład, mi jest wielokrotnie wmawiane, że mam wypełnione policzki. I jak ja mam to udowodnić? Co właśnie chyba muszę sobie zrobić prześwietlenie, rezonansem, żeby udowodnić, że tutaj nie ma wypełniacza. Zobaczcie, jakie to jest absurdalne. Więc to jest oczywiście drażliwy temat, ale. Jeżeli więcej osób by się na to z własnej woli decydowało, to byłoby to tak samo normalny temat jak to, że ktoś idzie za sobie aparat ortodontyczny albo, nie wiem, robi licówki, bo jest to oczywiście coś, co wybieramy, jakiś sposób na poprawienie urody wybrany przez nas. Ale też nie ma w tym nic złego. Oczywiście, każdy ma kompleksy, i jakby komuś coś nie przeszkadzało, to by tego nie zrobił. No to jest logiczne. To tak samo jak ktoś mi pisze, że o już po tych wszystkich zabiegach nie przypominam siebie albo nie wyglądam jak kilka lat temu. No, oczywiście, że nie, bo nie po to robiłam usta, żeby były małe. Nie po to prostowałam zęby, żeby były krzywe. Wiecie, o co chodzi? Nie po to dawałam ym, ten potok sobacza, żeby były dalej duże. No przecież o to chodzi po to robimy te zabiegi, żeby wyglądać inaczej, więc zarzut wyglądasz inaczej, jest raczej komplementem. Następne założenie jest takie, że widzka pisze, że robiłam botoks i nikt mi nie powie, że da się zrobić czoło w taki sposób, żeby brwi grały. Teraz Proszę bardzo, dzień dobry. <grym> no, witamy. Moje brwi grają i to bardzo grają i grały zawsze, a mam botoks. Słuchajcie, ja jestem cała zbotoksowana. <grym> Czy powiedzielibyście? No wydaje mi się, że nie, bo jest zrobione dobrze. Ja bardzo, ja bardzo nie lubię zamrożonej mimiki. I ja już to Wam kiedyś opowiadałam, że kiedyś zrobiłam sobie właśnie taki tradycyjny botox tutaj nad brwiami i nie mogłam nimi ruszać. I to był taki eksperyment, bo mówię, spróbuję, nie? No mówię, to po trzech miesiącach u mnie jak zegarku bite trzy miesiące i botoks schodzi. Spróbowałam sobie właśnie zrobić ten na brwi, żeby zobaczyć, jak czy mi się będzie podobać czy co. I nie mogłam razy na siebie patrzeć. Jak montowałam film, to po prostu dostawałam. Czegoś, tu mi taka żyła wychodziła, bo mówię, niech już mi ten potok zejdzie, bo wyglądam koszmarnie. Nie było żadnej ekspresji, znaczy, no niby było, ale nie była taka, do jakiej jestem przyzwyczajona. Um, mało tego, przez to, że ja mam też nisko położone brwi, to miałam wrażenie, że one mi się jeszcze trochę obniżyły i taki wiecie, bardzo przytłaczający był ten obszar, także to było nie dla mnie. E to, co zawsze mi się marzyło, żeby wyeliminować, to była moja zmarszczka poprzeczna. Ona się bardzo rzadko zdarza. I naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby, które spotkałam w moim życiu, które też mają tylko tę zmarszczkę, a nie mają tej. Ale ja mam taką dziwną anatomię, mam tak dziwnie ustawione mięśnie, że nigdy nie miałam tej zmarszczki. Możecie popatrzeć nawet na filmy, wiecie, sprzed 10 lat nigdy nie miałam tej zmarszczki. Mi się zjeżdża całe czoło i mam zmarszczkę w tę stronę. I to mi przeszkadzało. Więc ym, mój pan doktorek po prostu podał mi botoks Odpowiednio w to miejsce, między brwi, dzięki czemu jak robię tak, to brwi się ruszają, ale nie zjeżdża mi całe czoło. ha, ha idealnie. I też ostatnio, um, ostatnie dwa razy, czyli no, ostatnio na przestrzeni chyba roku, dosłownie dwa razy zrobiłam tutaj, wyżej w czole, żeby właśnie nie robiła się taka zmarczka, która u mnie i tak... Znowu, analizując starsze filmy, możecie sobie porównać. Nie była jakaś głęboka, ale zaczęła mi przeszkadzać, że się pojawia, no bo jednak skóra się starzeje. I dzięki temu, że on jest podany wysoko, to wiecie, ruszam czołem, ale tutaj nie robi się takie większe zagłębienie. I to jest według mnie cudowne. No i tak samo to już bym też mówiłam na Instagramie wiele razy, że mam botoks w żwaczach, bo zagryzam zęby. Zagryzam szczękę nawet po skończonym leczeniu ortodontycznym, czyli mam wszystko dobrze ustawione i, i tak dalej i tak dalej. No i dalej to robię. To jest u mnie bardziej wiecie, głowa niż fizjologia. To ma sens? Ma sens. Po prostu robię to nieświadomie w nocy więc żeby zlikwidować powtarzające się bóle głowy jakieś właśnie czy rozrastanie się tego mięśnia bo jak każdy inny mięsień tak samo te na twarzy które są ćwiczone w danym miejscu Czyli przez zagryzanie ten żywacz ten, ten duży mięsień, się powiększa, więc twarz się robi szersza. Kluczem jest trafić na dobrą osobę, która radzę, że wysłucha was w tym, czego konkretnie chcecie. A ja nie jestem łatwym, um, chciałabym sobie chyba tro, trochę zrobić jednak obsypki. Ja nie jestem łatwym klientem czy pacjentem, bo ja niestety wiem dokładnie, czego chcę. I najchętniej to w ogóle wszystko zrobiłabym sobie sama, no ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. A jeszcze mi się tak przypomniało, a propos tego, że osoby, które robią sobie zabiegi medycyny estetycznej, czy powiększają usta, czy cokolwiek innego, są stygmatyzowane. To, wiecie, no to się, mówię, wszystko napędza i, i rzeczywiście, przez to, że ktoś się nie przyznaje, u innych osób ludzie też szukają się jakichś tam ingerencji. I to też potrafi być niesamowicie krzywdzące, bo też widziałam na wielu takich, wiecie, instagramowych kontach, które porównują przed i po które czasami oczywiście są w pełni podstawne, ale w niektórych przypadkach po prostu czepiają się naturalnych zjawisk zachodzących na naszej twarzy z wiekiem. Czyli tracimy objętość, nasze rysy z dziecięcych robią się bardziej ostre, często właśnie nos się robi bardziej szczupły, podczas gdy w wieku dziecięcym jest bardziej taki, wiecie, kartofelkowaty i oczywiście jest tak, wypisane wszystko, nie? że miała operację nosa, miała powiększenie ust, miała wyszplenie żuchwy, miała uniesienie brwi, miała to, 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 to. A zdjęcie przed jest, jak ma 16 lat i albo 13 lat, i jest nie wiem, w Disneylandzie, a zdjęcie po jest pełnym makijażu, 25-letnia kobieta, jeszcze z mocno naciągniętą kitką, gdzie to od razu nam robi, wiecie, uniesienie kącika oka. I tak oglądasz to, i serio, naprawdę nie widzicie tych zmian. Niektóre rzeczy są ewidentne, jak w nie ingerujemy, ale też dużo zależy od tego, jak się zmienia nasze ciało, nasza twarz z wiekiem. A wiek, zwłaszcza okres dojrzewania, bardzo zmienia nasze rysy twarzy. A tutaj mamy znowu to, o czym mówiłam wcześniej, że uważam, że można poniekąd wyleczyć się dzięki nim z kompleksów, ale z drugiej strony osoby nie przyznające się do nich, a wyglądające bardzo dobrze, tworzą kompleksy innych ludzi. Fakt, ale najgorszym, najgorszą rzeczą, którą możemy sobie zrobić, to jest porównywanie się do innych. Naprawdę. Jak przestaniecie się porównywać, co jest bardzo trudne, i ja jestem mądra, i wiecie, się tutaj, ha, ha, wręcz wymądrzam, jakbym, nie wiem, wszystkie rozumy zjadła, ale prawda jest taka, nie będę wam wcieniać, że ja też mam momenty, kiedy albo czuję się gorzej sama ze sobą, albo porównuję się do kogoś innego, ale gdzieś z tyłu głowy mam ten włącznik, który mówi, N -n, error, stop, przestań, po co ci to? Bo najśmieszniejsze jest to, że osoba, którą się porównujecie i która może tworzy u was kompleksy. Z jakiegoś tam względu, nie wiem, bo ma szczupłe nogi, może patrzeć na Was dokładnie z tą samą, tym samym założeniem, że zazdrości Wam, nie wiem, ładnych włosów, patrzy na Was i jej jest przykro, bo ma brzydkie włosy w jej mimaniu. Więc to się ogólnie nawzajem uzupełnia, ale co nam daje to takie porównywanie się? No tego nie zmienicie, tak? Jak ktoś ma, nie wiem, szczuplejsze nogi, ładniejsze włosy, ładniejsze zęby, czy cokolwiek innego, no to poza wymienieniem wszystkiego od A do Z raczej nie będziemy w stanie dojść do naszego celu, nie? Czyli nie będziemy tak ładne, tak wyglądające jak ta osoba. Więc trzeba się małymi kroczkami nauczyć raz, że akceptować siebie, lubić siebie to po drugie, bo akceptacja to jedno, ale to, że coś polubicie, to jest inna sprawa i o wiele bardziej satysfakcjonująca i dająca taki wewnętrzny spokój. A po trzecie po prostu przestajecie Daną cechę, ładną cechę innej osoby traktować, czy jako e, taki zapłon u was, że was po prostu pobudza do, do bycia złym, niedobrym, zazdrosnym i uszczypliwym, e, że po prostu patrzycie na te ładne włosy albo ładne nogi innej kobiety i mówicie, tata ma ładne nogi, i tyle, i po prostu wiecie, że to ma ładne nogi i cieszycie się jej, części, jej, jej częścią, i jej szczęściem, a nie. O nie, ona ma ładne nogi. Jak ona może tak pokazywać i w ogóle kusić wszystkich? Ona nie kusi, ona po prostu ma ładne nogi. I nie zastanawianie się, czy ktoś ma ładne usta, bo ma naturalnie ładne usta, czy ma ładne usta, bo sobie je kupił, dosłownie mówiąc. Bo nie ma to znaczenia, bo ma te ładne usta. Ale to, że ktoś ma te ładne usta kupione, to ani nie umniejsza jego urody, ani nie sprawia, że my jesteśmy lepsi, bo takie myślenie jest szkodliwe. Więc nieważne, czy ktoś ma robione, czy nie robione, czy się przyznaje, czy się nie przyznaje, jest jaki jest. I brzmi to bardzo górnolotnie, ale kluczem do sukcesu i do szczęścia w życiu jest to, żeby się nie porównywać. I nie analizować, ja mam taki nos, a on ma taki, a ja mam takie nogi, a on ma taki, i tak dalej. Czytałam, że botox to trucizna. Tak, jak najbardziej. Botox to trucizna. Jest to. Wręcz naturalnie występująca trucizna jest to jadkie ubasiane, czyli możemy dosłownie znaleźć go w źle przechowywanych wędlinach. I jest to trucizna śmiertelna, jest to neurotoksyna. Natomiast w naturze jest tak, że nie substancja, a dawka czyni truciznę. Wiesz, że możesz się zatruć śmiertelnie solą kuchenną. Można przedawkować sód i można. Po prostu organizm będzie shut down, będzie kompletnie stracił funkcje życiowe. Także nie to, czego, a w jakiej ilości używamy um, definiuje jego ostateczny efekt. No bo właśnie, na przykład ten botox. Albo właściwie toksyna botulinowa, bo botoks to jest nazwa własna marki chyba Allergan, o ile się nie mylę. I to się tak wiecie utarło jak Walkman, który był tak naprawdę Sony, ale Walkman wszedł do życia codziennego. Ten botoks jest um, silnym paralizatorem. I on jest też używany np. u osób, które ym, cierpią po jakichś dosłownie paraliżach, ym, po nie wiem, wylewach i mają bardzo dużą różnicę, która utrudnia im funkcjonowanie ym, w mięśniach. To no właśnie np. do tego dominującego mięśnia podawana jest toksyna botulinowa. Także to też nie jest tylko dbanie o wygląd. One mają swoje medyczne zastosowania, te wszystkie produkty. Tylko znaleziono dla nich taką niszę bardzo ładną niszę. Jeszcze na koniec chciałam poruszyć kilka Waszych założeń, na przykład, że żaden kosmetyk nie da takiego efektu kocham i korzystam regularnie i to się jak najbardziej zgodzę, bo możemy sobie obrysowywać usta, możemy sobie konturować nos czy policzki, ale to jest, wiecie, zabawa światło-cieniem i w pewnym oświetleniu będzie to albo ewidentne, albo ten efekt nie będzie w ogóle zauważalny. A jeżeli my działamy na wypukłości, czyli na Powiększenie de facto tych kości pojeczkowych, czy powiększenie ust, to one będą widoczne niezależnie od światła. Więc tak, to jest coś, czego nie da ci kosmetyk, nie da ci matka, a da ci strzykawka. O tym już trochę powiedziałam. Botox, jak się zacznie, trzeba kontynuować, inaczej opadnie wszystko w dół. Trochę tak, trochę nie, bo to nie jest. Botoks niczego nie unosi, więc jak przestaniemy go używać, przestaniemy go wstrzykiwać cyklicznie, to nic nam nie opadnie bo botoks niczego nie podnosi. Botoks paraliżuje mięsień. Ten mięsień przez to, że się nie rusza, dostaje dosłownie takiego zaniku, że jest po pierwsze mniej albo kompletnie nieruchliwy, a po drugie, że zmniejsza swoją objętość. Właśnie wtedy jest ten efekt wyszczuplenia żwaczy, także one są tutaj uśpione trochę. Ale jak już minie ten określony czas, to mięśnie wracają do swojej pierwotnej funkcji, co jest też dobrą rzeczą, na przykład w przypadku tej ptozy, tak, czyli niewłaściwego sparaliżowania niewłaściwych mięśni więc nie jest potrzebne żadne antidotum, potrzebny jest jedynie, wyłącznie czas i trochę można się od tego uzależnić, jak najbardziej, dlatego ja nie chcę robić botoksu wiecie, 3 miesiące i idę znowu, idę znowu, idę znowu. Bo to rzeczywiście nie dość, że bardzo mm, tak uzależnia ten organizm i uzależnia nas od efektu, który nam się podoba. A jest jeszcze sprawa tego typu, że przez to, że mięśnie zmniejszają swoją objętość, kiedy są uśpione botoksem, to na przykład jak będziecie go wstrzykiwać bardzo często w czoło, to czoło może się zacząć robić jakieś kanciaste, mówiąc obrazowo, bo wiecie. Niektóre mięśnie przestaną być wypukłe i na przykład ładna okrągłość się, stanie się już wklęsła. Ja też zauważyłam, że jak robiłam tutaj na mięśnie króliczki, to się nazywa, czyli jak się uśmiecham, to co tutaj mam? Zmarszczki to kiedyś zrobiłam sobie też botoks, znaczy zrobiłam, no ktoś mi zrobił, lekarz mi zrobił botoks w tym miejscu, to zobaczyłam, że nos się zrobił bardzo kościsty i mi się to nie podobało, bo wiecie, no też te mięśnie, chociaż one są takie bardzo już płaskie, zrobiły się jeszcze mniej widoczne i nos się zrobił bardzo kościsty, więc tutaj już tego botoksu nie robię. No mówię Wam szczerze, tak? Trzeba podsumować to dwoma słowami. Jest to ym, niestety powiązane z ewentualnym ryzykiem powikłań, długofalowych powikłań, no bo czekamy te 3 miesiące, czy 6 miesięcy, e, aż efekt botoksu źle podanego zejdzie. E, I też jest to droga impreza, bo tak jak w przypadku kwasu chleuronowego płacimy za strzykawkę, za jedną całą strzykawkę, czy ją całą wykorzystamy, czy nie, nieważne, płacimy za całą strzykawkę, tak w przypadku botoksu płacimy za jednostkę. I jednostki są różnie dobierane, zależnie od siły mięśnia, od jego mm, od jego wielkości, od jego położenia, od tego jaki efekt chcemy osiągnąć, bo jest też coś takiego jak baby botox, czyli jest bardziej rozwodniony ten proszek, że ma mniejsze właściwości em, paraliżujące. No i może podsumujmy cały ten film ostatnim waszym założeniem, które mówi, że jakby była tańsza ta cała medycyna estetyczna, to najwięksi przeciwnicy też by korzystali. Mnie tylko skąpstwo powstrzymuje. No, może też tak być, bo by było coś bardziej dostępne, z możliwie jeszcze większą świadomością plusów i minusów, to przy niższej cenie i większej dostępności byłoby to traktowane nie inaczej niż farbowanie włosów czy malowanie paznokci. I na dzisiaj to już wszystko. W międzyczasie powstał taki makijaż. No naprawdę, ja jestem w tej paletce Too jest zakochana. Ona na bank będzie w ulubieńcach, już Wam to mówię. No i takie są właśnie Wasze założenia na temat medycyny estetycznej i ogólnie. Ja wiem, że to, co zaraz powiem, będzie brzmiało bardzo coachowo i protekcjonalnie, ale inaczej tego się nie da powiedzieć. Ja mam naprawdę bardzo mądrych i bardzo dojrzałych widzów i chylę czoła po prostu w Waszym kierunku, bo to jest niesamowite, bo oprócz tych wszystkich założeń, które miały w sobie jakieś wątpliwości albo były estetycznie nastawione, to ja miałam drugie tyle albo nawet większość pozytywnych założeń, które mówiły, że wszystko jest dla ludzi, niech każdy robi z ciałem, co chce, nie ma w tym nic złego. I mi się tak to miło czytało, no bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jakie będą założenia, mogą być wszystkie, wiecie, to jest straszne. I koniec końców zawsze mnie pozytywnie zaskakujecie i no ja mam po prostu farta, nie? Po prostu także mm, gratulacje, dziękuję, nie wiem, co mam powiedzieć, jesteście zarąbiści. I oczywiście wszystko jest proste, jeżeli o czymś mamy wiedzę, ale żeby tę wiedzę mieć, trzeba zapytać. Ja z moim ciągłym chcieństwem wiedzenia więcej nie uważam, żeby było cokolwiek złego w dowiadywaniu się szczegółów na temat medycyny estetycznej, żeby ją właśnie trochę okiełznać. Tak jak Wam mówiłam na początku, wszystkie informacje dotyczące kosmetyków, których dzisiaj używałam, znajdują się w opisie pod filmem. Tam też są szczegóły mojego ubioru, paznokci, biżuterii, wszystkiego, także to naprawdę warto zajrzeć, a też warto zajrzeć do komentarzy, w których Mam nadzieję, teraz zaczną się super, też dojrzałe i otwarte dyskusje na temat um, jakiegokolwiek zapytania, które dzisiaj poruszyłam. Jeśli chcecie coś jeszcze dodać od siebie, albo rozwinąć dany temat, albo zadać jeszcze bardziej takie nurtujące pytanie, to jest, to jest nurtujące pytanie. Śmiało, piszcie rozprawki, takie komentarze. Uwielbiam to czytać. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędzicie ze mną czas i może czegoś ciekawego się dowiedzieliście, zostawcie proszę kciuka do góry. I też przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Dwa filmiki w tygodniu się zawsze na tym kanale pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. I na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!